No, powiem wam, że miałem malutki problem. Tutaj te koła, czyli lewe koła, nie chciały mi wjechać. Tutaj się jedno zaczęło kręcić, drugie tutaj nie dało rady wjechać na jednym silniku, dlatego musiałem jakby czterema silniczkami wjechać. Słuchajcie, na chwilę zostawiamy to wszystko, bo mamy wiewiórkę na kempingu. Tam jest wiewiórka. Kot ją zaczął gonić. Są rybki, Ania, czy nie ma? Witajcie w nowym vlogu. Właśnie dojechaliśmy na nowy kemping. Zrobiliśmy 200 km. Ja tutaj stoję właśnie na wjeździe. Czekamy, ponieważ Kasia jest w recepcji. Zobaczymy, co tam załatwi. A ja za ten czas wam powiem, jak się nazywa kemping. Jest to kemping Los Llanos za miasteczkiem Oliwa. Tak się nazywa, Oliwa. Także co, czekamy na Kasię. Zobaczymy, które miejsce nam przypadnie. Kasia właśnie wróciła, dostała mapkę, także my stoimy. Gdzie, Kasia? Tutaj jesteśmy. Tu jesteśmy. Tu pan nam pozaznaczył. Pierwsza jest tutaj. Największe parcele. I tutaj musimy sprawdzić te wszystkie. Także idziemy. I jedne są łazienki, czyli to jest całe. Aha, to są łazienki. Widzowie, jaki wachlarzyk zrobiła. No pięknie, z ulotki. Pierwsza parcela wygląda tak. Tutaj jakiś zabudowany samochód folią, czy tam szlandeką. No tak słabo trochę. I tutaj też na styk. A gdzie są numery? Bo ja nie widzę. Tu są B12, a to jest B11 pewnie, tak? Mamy B11, czyli ta. Dobra, to szukamy dalej. Idziemy dalej. No słuchajcie, jesteśmy przy drugiej. Jest ładniej, bo jest palma, ale bardzo wąskie te parcele. I nawet samochodem nie wjadę. Jak przyczepę ustawię, to samochód będzie musiał stać na zewnątrz. Dobra, idziemy dalej. Teraz idziemy tutaj i to jest właśnie ta alejka. No jest całkiem fajnie, bo są palmy. I która to jest? No tutaj jest dosyć fajna, ale jest lampa na samym środku, więc będzie ciężko ją omijać, także idziemy dalej. Tutaj jakaś rura też wystaje. Tutaj jest kanalizacja, także można by było się podłączyć i to jest fajne, no ale jest trochę mała. Dobra, słuchajcie, próbuję się złożyć w zakręcie, ale chyba uderzę. Także mamy tyle. No jest ciasno, ale odepnę przyczepę i jedziemy już na mowerze. No bo chciałem po prostu tutaj na ten krawężnik nie dojechać, ale nie wymierzyłem, mogłem jeszcze troszeczkę ściąć, to może bym się zmieścił. Tutaj jest nasza parcela, także dojadę sobie na mowerze. Jak widzieliście na timelapsie, Kasia postanowiła pozamiatać naszą parcelę, także ładnie już tu mamy. Kasia, dziękuję ci. I mam poworek iść, tak? Po worek idziemy. Dobra, zaraz weźmiemy worek, ale ja się właśnie tutaj męczę, żeby podjechać pod taki wysoki krawężnik. Jak widzicie, mover sobie daje świetnie radę, ale musiałem przestać wjeżdżać, bo Kasia potrzebuje worek, żeby posprzątać te liście. Także gdzieś tutaj mieliśmy worki. Czekajcie, czekajcie, tu widzę jedne, to niech te będą. Dobra, te są za małe, 30 litrów, tam widzę trochę większe, te będą lepsze, 35. Dobra, pakujemy. Ordnung muss sein, jak to po niemiecku by było. Dobra, odkładam kamerę. No powiem wam, że miałem malutki problem. Tutaj te koła, czyli lewe koła, nie chciały mi wjechać. Tutaj się jedno zaczęło kręcić, drugie tutaj nie dało rady wjechać na jednym silniku, dlatego musiałem jakby czterema silniczkami wjechać, czyli wyprostować troszeczkę i na czterech wałkach, bo na dwóch nie dało rady. Także taki krawężniczek, dosyć ostry i po prostu no jest problem troszeczkę, ale jak widzicie wjechałem, także cieszę się bardzo. Teraz muszę samochód dać tutaj, czyli będzie tak samo jak na tamtym kempingu poprzednim, tylko troszeczkę ta parcela jest mniejsza i tutaj już maty nie rozłożę, bo jest takie małe drzewko akurat na środku, więc no słabo trochę, ale trudno, jakoś dam radę. No i zobaczcie, parcela na szerokość samochodu nawet wystaje ponad swoją parcelę o bagażnik, no ale co zrobić, no tam jeszcze mógłbym się troszeczkę zmieścić. Wprawdzie mi jakaś gałąź tutaj piszczała, ale jeszcze z 15 cm mógłbym
dojechać. Także no dosyć wąskie te parcele. No ale cóż, no płacimy 25 euro za dobę, a nie 50, tak jak w przypadku tamtego kempingu. Także no dzieciom się troszeczkę ten kemping nie podoba. To jest wiadomo, że jak przechodzi się z większego standardu na niższy, no to troszeczkę tak się kręci nosem. Ale zawsze jeździliśmy na takie tańsze kempingi, więc mi się nawet podoba. Ja tam lubię takie fajne, klimatyczne kempingi. No to troszeczkę mamy za duży zestaw na ten kemping, no ale już takie życie. Dobra, rozkładam matę, krzesła i stolik. No ale tak jak wam mówię, to jest siódmy kemping, który miał miejsca wolne, dlatego tutaj przyjechaliśmy, także nawet się cieszymy, że mamy gdzie spać dzisiaj. I to jest dobre, bo spać na dziko to mi się trochę nie chciało, bo trochę zawaliłem sprawę, bo nie opróżniłem kasety chemicznej i nawet nie mamy toalety, także cieszę się, że jesteśmy na tym kempingu. Trochę mamy pecha, bo od samego przyjazdu nie ma wody na kempingu, za godzinę ma być, na całym kempingu wyłączyli wodę. I też nie mamy prądu, pan tam wymienia bezpieczniki, także pozostało nam siedzieć, Kasia wyciągnęła krzesełka i zaraz będziemy odpoczywać. Dobrze, wszystko mamy gotowe. Pan nam tutaj naprawił, podłączyłem, wszystko działa. Woda też jest w kranie. Zobaczcie, tutaj będę mógł nawet węża za chwilę podłączyć i mieć wodę w przyczepie. A Kasia zrobiła nam andruty i takie tutaj ciasteczka, biszkopty, a dzieci zrobiły budyń. Dzieci chyba nie chcą. Także jemy. Dzieci mówią, że rodzice nie chcą, ale my chcemy budyń. I mamy 1, 2, 3, 4. Kasia, masz swój budyń? Kasia też ma. Dobra, jemy. Słuchajcie, na chwilę zostawiamy to wszystko, bo mamy wiewiórkę na kempingu. Tam jest wiewiórka. Kot ją zaczął gonić. Gdzie jest? Jest, ale super. Zobaczcie, kot wchodzi na drzewo po tą wiewiórkę. A wiewiórka gdzie jest? Tam. Tam jest wiewióra. Wspina się. Taka fajna. Ciekawe, czy ten kot ją dopadnie. A jak ją dopadnie, to... A kotek jest tutaj. I na nią poluje. Kiciuś. Daj spokój, to wiewiórka. To nie jest mysz. A wiewióreczka na ostatniej gałęzi. Tu jest lepsze ujęcie, zobaczcie. Ale fajna. Widać, że się boi, nie? Taki dźwięk wydaje śmieszny. No tak fajnie rusza ogonem. No, ogonem świetnie rusza. Dobra, idziemy na nasze andruty. Tam jest ta wiewiórka. Tu jest kotek. Głodny, jak nie wiem. A tam czapla leci. No to jemy, moi drodzy, ale mamy wyżerkę. Z budyniem. Oj, złamało się. Fajne, nie? Wiecie co, idziemy na rowerówkę, pojeździmy trochę po okolicy, ale teraz znosiłem te wszystkie talerze do domu, żeby koty nam nie lizały. I powiem wam, że mam takie przemyślenie. Tutaj jest ta moskitiera i powiem wam, że my ją otwieramy kilkaset razy dziennie. I fajnie by było, gdyby ona była na jakichś takich łożyskach, bo ją tak ciężko i ciągle tak po prostu lata, nie? Że... I słuchajcie, no? Kot mnie pobił, tak, na środkowy palec. O ja. No, także jeżeli ogląda to jakiś producent takich moskitier, to po prostu jakby tutaj jakieś łożyska zamontował na dole i u góry, żeby to tak fajnie po prostu tak leciutko się otwierało, bo ta część naprawdę jest tyle razy dziennie otwierana, że po prostu fajnie jakby to lekko chodziło. No widzicie, Nadia wchodzi i już zamyka. My to setki razy dziennie otwieramy i zamykamy. O właśnie, nagramy timelapse'a i zobaczycie, jak często ktoś wychodzi i wchodzi i jak te drzwi cały czas latają. Dobrze, musicie mi uwierzyć na słowo. Musiałem wrócić po kamerę, bo już jedziemy na tą rowerówkę. Może kiedy indziej tego timelapse'a ustawię i po prostu nagramy. A teraz zamykamy i jedziemy. Jeszcze muszę rower napompować, bo mam flaka. W ogóle jutro zamierzam szukać sklepu rowerowego i kupić nową oponę i nową dętkę. Rodzinka już pojechała, ale powiem wam, że Los Llanos, czyta się pewnie Janos, ale ja to czytam Los Llanos, bo kiedyś z Kasią mieliśmy Llanosa. Llanosa w wersji hatchback. A mój tata miał Llanosa sedan. Także mam do Llanosów miły sentyment. Wiecie, że nie w tą stronę jest morze? Jedziemy w drugą? Dobra, musimy jechać tam, w tamtą stronę jest morze. Szymek mówi, że to są gęsi, a ja mówię, że to są kaczory. Moja babcia takie miała kaczory. A, gęsi też! Nie rowerami, dobra. Siadamy. Zobaczcie, ktoś tutaj hoduje kaczki. To jest kaczka domowa, kaczor domowy, a tam są kaczki krzyżówki. Patrzcie, jaki oswojony. Fajne. Ale śmierdzi ptactwem. I tutaj mają stawik. Taki brudny.
No, tam ktoś hoduje za płotem. Kaczki. Ania. Ania chciała złapać. Jak cię kaczor dziobnie, ale fajnie. Ten jest mały. Nie, to jest samica. No, to jest samica. To jest samiec, a to jest samica. Wyjechaliśmy z kempingu, tam jest właśnie na końcu nasz kemping, tu się wjeżdża. Jest przystanek autobusowy, także stąd można sobie gdzieś pojechać. Jest taka fajna ścieżka rowerowa, szeroka, do miasteczka. Miasteczko, jak się Kasia nazywa? Denis? Dobra, teraz wam wkleję, bo zapomnieliśmy jak się nazywa, ale idziemy właśnie do tego miasteczka. Albo w stronę tego miasteczka. Nie, tutaj wychodzą z tych kratek karaluchy. Tutaj następny. Ale ten jest ogromny. A to są naprawdę karaluchy? Chyba tak. No. Dobrze, dojechaliśmy do morza. Zobaczcie, tutaj są rowerki nasze, a tutaj jest morze, także jest fajnie. Dzieci tam sobie poszły, a ja wam powiem, że tu jest taka fajna promenada i można sobie nią pospacerować. Wybetonowana. No, i tak wygląda morze w tym miejscu. Są kraby? Czy nie ma? I mamy nowy dzień. Słuchajcie, szykujemy się z Szymusiem na ryby, bo tutaj jest taka fajna jaskinia w klifach przy morzu i pójdziemy sobie łowić rybki. Tutaj mamy bata, tam Szymek ma wędkę, bierzemy miskę. Szukaliśmy właśnie jakichś różnych jeszcze takich przynęt. Także jeszcze Ania ma jedną wędkę na dachu już spakowaną, a Kasia robi pranie, bo co Kasia? Bo no mamy brudne firanki. Bierzemy firanki, bo już były takie zabrudzone. No, popryskane. A jak wiecie, u nas w domu pralka brudzi białe rzeczy, więc takie białe najlepiej uprać gdzieś na kempingu. Już tak raziło to moje oczy i takie były trochę szarawe, no wiadomo, no. Firanki trzeba wyprać. Tylko Kasia mówi, że trochę się pogniotły i nie wie, czy prasować. A ja jej mówię, żeby nie prasowała, żeby takie zawiesiła i będzie dobrze. No, dobra, także firanki mamy czyste, ci się leją. Dobra, cichutko, jedziemy na ryby. Jest już wieczór, przyszliśmy z Szymusiem łowić ryby. Szymek ma trochę chleba, tylko sobie nie wbij tam paluszka. Tu ma haczyk. No i wymyślił, że będzie wrzucał to do wody i łowił. Oczywiście mocno przywiązane, żeby to się nie zgubiło i komuś w nogę nie wbiło potem. Także łowimy. Na błystkę z chlebem. O, ładnie. Dobrze, ostatecznie tamten to był eksperyment Szymusia. My mamy oczywiście wędki. Szymek ma bata. Ja mam z kołowrotkiem. Szymek ma spławik, ja też. Trochę się nie znamy, ale dobra. Byle tylko pomoczyć kija. I mamy nowy dzień. Powiem wam, że przyjechałem zobaczyć takie pewne miejsce fajne tutaj, 17 km od naszego kempingu. Nazywa się Kowa Tajada. Tutaj jest wejście. Jak widzicie, biletów się nie kupuje. I to jest po prostu taka jaskinia. Tutaj nad morzem, w klifach dokładnie. Także przejdziemy się, zobaczymy jak tam jest. A wybrzeże jest naprawdę piękne, zobaczcie jak tutaj jest stromo, tam są domki, a tutaj już się zaczyna park narodowy, także jesteśmy teraz w parku i idziemy żółto-białym szlakiem. Dobrze, słuchajcie, doszedłem do ślepego zaułka, tutaj już dalej przejścia nie ma, ale zauważyłem, że szlak idzie tutaj w dół, także teraz po schodach. Biało-żółty, idziemy. Zobaczcie, są nawet łańcuchy, żeby nie zlecieć tam w przepaść. Ale tylko przez 2,5 metra. I znowu w dół. Jest tu bardzo urokliwie, stwierdzam. Zobaczcie, takie fajne palemki rosną. Idzie się jak w jakimś buszu albo dżungli. Bardzo fajnie. Kolejny fragment, żeby się nie zaślizgnąć, zrobili tutaj ten taki fajny chodniczek, także idziemy. No tam jakby się ktoś poślizgnął, to by było słabo. A na szczęście są łańcuchy, jest chodnik. Ale tu jest pięknie, jak normalnie w jakimś ogrodzie. Teraz muszę przejść pod krzakami. Świetnie.
I jestem na miejscu. To są te jaskinie. Tutaj widzę, że są takie liny, żeby można było się chwycić. Ale wiecie co, tych jaskiń jest tutaj chyba kilka. Więc po kolei. Najpierw pójdziemy tą białą linią, a potem pójdziemy tam dalej. Dobra, już widzę znak, czyli dobrze idziemy. No, z dziećmi by było tutaj trochę ciężko, bo jest bardzo ślisko. Kowa Tajada w dół. I są łańcuchy, także teraz chodzimy po łańcuchach. No i powiem wam, że jest małe ryzyko, że coś wam tutaj na głowę spadnie. Ta skała jest stworzona z takich kamieni odrębnych. I myślę, że może się jakieś urwać. Ale liczę, że nie dzisiaj. Dobra, wchodzimy i zwiedzamy. No, fajnie. Wyjdziemy na zewnątrz. Potem trzeba iść blisko wody. Ja jestem tutaj. Dobra, jak widzicie, jestem na dole. Teraz trzeba przejść tutaj po takim klifie. Trzymam się skał. I idziemy. Nie było trudno. Trochę woda odlatuje. Dobra. No, i tak wygląda to wybrzeże. Ciekawe miejsce. Tutaj jest wejście do jaskini. No i jestem. Od razu jest inne echo, inny dźwięk, pewnie w kamerze. Ale ładnie, podoba mi się bardzo. Warto było przyjść, tutaj takie okno. Także wrzucę wam link do opisu tego filmu. Tutaj taka komnata wielka, też z wielkim oknem. Pięknie. No właśnie, stamtąd przyszedłem. I jestem właśnie tutaj, w tej komnacie. Widok na morze. Nawet fajnie by było tutaj mieszkać. Dobrze, idziemy dalej do kolejnego pomieszczenia. Tu trzeba naprawdę uważać, jest bardzo ślisko. A ja jeszcze nagrywam i jedną ręką tylko się chwytam. Tam są jacyś ludzie. No, jaskinia jest ogromna, powiem wam. Kajakiem sobie przypłynęli, także też można. Pokażę wam zbliżenie, tam jest właśnie kajak. No bardzo ładnie, podoba mi się. Dobra, jednak musiałem obejść, bo tam się nie dało zejść. Było 2 metry urwisko w tym miejscu, tutaj nie mogłem zeskoczyć. No wydaje się, że jest niska, ale naprawdę było wysoko, więc obszedłem dookoła. No i tak to teraz wygląda. Powiem wam, że jeszcze tam można wejść i sobie z tamtego miejsca pooglądać, także idziemy. Jak widzicie, jest dosyć niebezpiecznie, bo jest stromo po bokach, ale idziemy wyżej. No i jestem. Tutaj też jakieś wgłębienie, zaraz tam pójdziemy. Ale z tego miejsca wygląda jaskinia właśnie tak. Trochę mi przypomina jaskinię Benegil, czy Benegil, to się czyta, w Portugalii, gdzie byliśmy. Też możecie zobaczyć odcinek. Jest bardzo klimatyczna. O ja, a tutaj jest przepaść, nie wiem, czy wy to widzicie. Zobaczcie, tu jest już przepaść. I tam 10 metrów w dół. Niesamowite. Nawet to nie jest zagrodzone. Dobra, zobaczcie. Przepaść. Słodko. Dobra, ja wracam. Zobaczcie, jakie ryby tutaj pływają. Ogromne. Tamten pan też sobie nagrywa film, ale mega fajne. Przyjdę tutaj z Szymusiem, poglądamy. No i z dziewczynkami też. Też będą się cieszyć, jak taką rybę zobaczą. Dobrze, wracam, moi drodzy. Powiem wam, że do parkingu, gdzie mam samochód, mam tak z kilometr. Także ta ścieżka tutaj, ten szlak, to jest taki kilometrowy mniej więcej. No jest trochę ślisko, ale da się tutaj dostać, jak widzicie. Przyjdę tutaj z dziećmi, bo myślę, że też dadzą radę. Tylko nie wiem, czy trzeba pamiętać o przypływie. Chyba mam teraz odpływ, więc tutaj mogę przejść. Jakby był przypływ, to byłoby ciężko. Dobra, idę.
muszę się tutaj przedostać. Mega fajnie. Dobra, jestem. Także wracam do samochodu. Jestem z powrotem przy tych linach, co wam opowiadałem, że tutaj jest rozdwojenie szlaku. No i zobaczcie, tutaj jest ta jaskinia, gdzie byłem, a dalej jakbyście szli, jeszcze 2,3 km, to jest jakieś sanktuarium, to chyba sanktuarium. Godzina i 5 minut. Także ja tam teraz nie mam czasu iść, muszę się wracać, ale gdybyście chcieli, to można jeszcze jakieś sanktuarium zwiedzić. Ale wiecie co, przejdę się tak 5 minut, zobaczę co tam jest. Może zobaczę tą jaskinię od zewnętrznej strony. Żółty, biały szlak. Także idziemy. O, zobaczcie, tutaj jest to okno w suficie, co wam pokazywałem w tej jaskini. Jest zagrodzone siatką, żeby nikt tam czegoś nie wrzucił, albo żeby ktoś nie wpadł. No i ta jaskinia tak wygląda od góry. Pięknie. Idziemy tam. Aha, jeszcze wkleję wam mniej więcej teraz taką mapkę i pokażę strzałeczką, gdzie znajdujemy się w Hiszpanii. Jesteśmy przed Alicante. Zobaczcie, tutaj jakie wgłębienia. No i słuchajcie, nie przejdę tam, żeby zobaczyć od przodu tą jaskinię, bo jest urwisko. Tam ci chłopacy jakoś zeszli i skaczą do wody. Musiałbym gdzieś tam iść pewnie i zejść, ale już mi się trochę nie chce. Także wracam do samochodu. Jeszcze dla tych, którzy chcieliby tutaj kamperem przyjechać albo przyczepą kempingową, niestety do tej budki od szlaku nie wjedziecie, bo tutaj jest zakaz wjazdu, zakaz ruchu. Tylko dla rezydentów, także tutaj jeszcze 500 metrów trzeba dojść do tego szlaku, także tutaj nie wjechałem i przyczepą i kamperem też nie wjedziecie. Ja zaparkowałem tak z 500 metrów dalej, ponieważ tutaj nie było miejsca, ale dla kamperów również jest tutaj zakaz postoju, także tutaj kamperem też nie przyjedziecie. To znaczy przyjedziecie, ale nie zaparkujecie, a jak zaparkujecie, to pewnie będzie mandat. No tutaj jest taki parking dla samochodów, ale tutaj nie było miejsca. Ale zobaczcie tutaj, jakbyście chcieli przyjechać, to jest właśnie zakaz postoju dla przyczep i kamperów. Ale za to parking publiczny jest tak z 200 metrów dalej. Zaraz go zobaczycie i ja tam właśnie stoję. I jak widzicie, ktoś przyjechał przyczepą, także tutaj sobie stoi, a ja stoję dokładnie tam na przodzie. I parking jest na szczęście darmowy, także nie trzeba płacić. Przyjechaliśmy jeszcze raz do tej jaskini. Dzieci tutaj idą ścieżką, czyli tym szlakiem fajnym. Bardzo fajną zabawę mają, bawią się w kozy. Także za pół godzinki dojdziemy do jaskini. Jednak kobiety innym okiem spoglądają na przyrodę. Kasia, mijając tutaj tą ścieżkę i te roślinki, zauważyła takie piękne dzwoneczki. A już wcześniej! Ja tego nie widziałem, jak tutaj byłem wczoraj. One bardzo intensywnie pachną, tak słodko. Są przepiękne. Zauważyłyśmy, bo najpierw poczułyśmy zapach. No, także jak widzicie, jak się pójdzie drugi raz na wycieczkę, to się całkiem inne rzeczy dostrzega. Szymek już jest tam. Biegniemy za nim. Już prawie jesteśmy, to jest ta jaskinia. Ostatni odcinek przed nami. I doszliśmy, proszę państwa. Szymek już jest w stroju kąpielowym. Zaraz będziemy oglądać rybki. Ania też. Wziąłem też kamerę Sony, żeby w tych ciemnościach lepiej ponagrywać. Ania wchodzi i powie wam, czy jest ciepła woda. W miarę. W miarę, mówi. Zobacz, Ania, jaki lazur tutaj piękny. No jest tutaj naprawdę ładnie. Są rybki, Ania, czy nie ma? Są ryby. Tam, zobaczcie, płyną tutaj przy Ani. Ale fajne. Patrzcie, tutaj jest Ania, a tu są rybki. Co mówisz? Nie, nie uszczypnie cię. Te ryby nie atakują. Ale krab. A krab to nie wiem, też nie. Piękne te rybki. I to tuż przy Ani. Są oswojone. A tam jest taka wielka Ania w paski, widzisz ją?
Właśnie ostrzegłem Anię przed tym tutaj dołem, bo tam jest głęboko. No a Ania idzie prosto, tam już jest w miarę fajnie, płytko. Tam też idą, mają po kolana wodę. Dobra, Ania zgubiła klapka. 7 ryb, idziemy zobaczyć, no. Tylko jak tam mam przejść? Tu jest trochę niebezpiecznie i ślisko. Już idę, już idę. Tylko wiecie co? Tu jest mega niebezpiecznie. Dobra, gdzie są rybki? Dobra, ja je widzę stąd, Kasia. Płyną do was. No, świetnie tu jest. Są rybki i to duże. Można popatrzeć. A Ania ma złe klapki, ciągle jej się rozwalają. Musimy jej kupić nowe. A tam byłem wczoraj. I tam jest ta przepaść. Dobrze, my się tutaj chwilkę pobawimy, a z wami się pożegnamy. Także do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się, na razie. Żegnamy z jaskini. Może jeszcze ponurkujemy i zobaczymy, jak jest pod wodą. Na koniec tego vloga. No dobra, no to na koniec tego odcinka popatrzymy, jak to wszystko pod wodą wygląda. Wziąłem tam obudowę do kamery 360, także będę tym nagrywał. Mam długi kijek, 3-metrowy. Skoro nie wchodzisz do wody. No wejdę do wody, zaraz się przebiorę, bo jeszcze jestem w dżinsach, ale za chwilę wejdę i będziemy nagrywać te rybki pod wodą. Także na koniec oglądajcie filmik z 360. Co, Nadia? W głębinie najwięcej jest ryb, ale tam jest bardzo głęboko. No dobra, dlatego mam to z wysięgnikiem. Także tam wetknę i nagramy te rybki.